Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie na kolejnym materiale i widzowie, wyciągam tą tablicę, ale nie z byle powodu. Z tego powodu, że wczoraj wróciliśmy na kanał vlogowy, na którym to co się wydarzyło to jest po prostu jakaś, to jest jakiś kosmos totalny. Wbiliście w jeden dzień na kanale vlogowym 4000 subskrypcji, no jesteście niesamowici. Mamy już tam aktualnie 68400 subskrypcji, no ale chyba się powoli zbliżamy do 69000, więc nadganiamy kanał Szczypson Plus, na którym mam nadzieję, że jeżeli tutaj, że tak powiem, te kanały się złączą razem, będą, wiecie, konkurować ze sobą, zobaczymy, który z tych kanałów pierwszy wbije 100 tysięcy subskrypcji, bo wydaje mi się, że no tutaj może być nieźle zacięta walka. No a na kanale głównym 206 tysięcy, dziękuję wam widzowie za to bardzo serdecznie, jesteście totalnymi kozakami. No a w dzisiejszym odcinku, co w dzisiejszym odcinku? Jesteśmy na Palionowie, tak jak widzicie. No i w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że pójdę do Emilii, pogadam z nią o jakichś tam rzeczach ważnych i mniej ważnych, wiecie o co chodzi. Przede wszystkim jest też kwestia tego jej tam zamrożonego serca. Ja nie wiem o co chodzi z tym totalnie. Ma jakieś tam, prawda, niebieskie serce i nie wiem o co chodzi. Ale co jeszcze muszę wam pokazać? Tutaj, chciałem zmienić coś, ale nic nie zmieniłem, w sumie tak mi się przypomniało. Więc nic tutaj nie zmieniłem. Jedyne co, to pozbyłem się tutaj tych skrzynek. No i wszystko upchałem gdzieś tam tutaj na tych swoich skrzynkach tutaj ten, ale muszę to posegregować, bo to jest taki syf tu jest, że już nie mogę na to patrzeć. Ale spokojnie, posegregujemy to. Ważne, że odzyskaliśmy ten dom, ważne, że Yeti mi go nie odbierze nigdy w życiu, ja już mu tutaj, że tak powiem, nie pozwolę, jego noga tutaj nie postanie nigdy więcej, więc możemy być o to spokojni. Dobra, słuchajcie, pójdę do Emilii, do niej na chatę i tu w ogóle też trzeba podmienić ten śnieg na trawę, już mam dosyć tego śniegu, naprawdę, serdecznie dosyć. Dobra, idziemy do Emilii, tutaj o. Ja nie wiem, Emilia, co ty sobie myślisz? Przestanek, nie wiem, nie wiesz co, bądź tak, denerwujesz mnie już, naprawdę, jakby wszystko było spoko i co? Myślę, no to tak, no tak, no bo ty masz po prostu, ja, to jest mój dom i ja cię tak nie... Tak, nie wychodzisz jednak, no i co? No ale co, no ale co tutaj będziesz jeszcze robić? O czym ty chcesz mi jeszcze powiedzieć, co? Co się dzieje, widzowie? Nie, ja po prostu podjęłam dobrą decyzję, Palionko, ja podjęłam dobrą decyzję i koniec, kropka. O, ty tak myślisz, nieprawda, to jeszcze pożałujesz tego, no, ale ty po prostu nie rozumiesz, co ty robisz, że dziewczyno, no to się po prostu musisz nawrócić, kobieto, no. Mówię ci, odejdź w tym momencie, bo tak będzie dla ciebie jak najlepiej. Nie, Milciak, mi się to nie podoba, ja idę na górę i ja tutaj zostaję, dopóki nie zmienisz zdania. No ale to nie, no, nie, to nie wystajesz tutaj, do, ja zaraz muszę wyjść, nie będziesz tutaj w domu, jeszcze kurde, coś tutaj zbajerujesz z Yetim, no. Nie ma szans, nie ma szans. Mhm. Ciekawe, ciekawe. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu jakaś jedna wielka paranoja, wiesz? Nie, naprawdę. Nie będzie tak, jak ty chcesz, Emilia. Ja tutaj, mówię ci szczerze, miałaś wszystko, a teraz tak nam się odwdzięczasz brzydko. O ty, no będzie, ci będzie czekać jakaś kara, no trzeba karę zrobić. Dobra, no nie, żadna kara. Słuchaj, Palionka, powiedz mi tak, powiedz, zrób tak, idź do Yetiego, powiedz mu, że i tak nie wrócę do, na jego stronę i że, nie wiem, po prostu mała mnie pocałować. Nie ma opcji. Nie, 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 Emilcia, już tak długo byłyśmy razem, a teraz co ci się zmieniło nagle? Dobra, no bo ty po prostu nie rozumiesz, no, zmieniło się dużo, no po prostu zmieniło się dużo i tyle w temacie. No, no po prostu nie rozumiem. No wszystko się zmieniło, no nie rozumiesz, no po prostu wszystko się zmieniło, no zobacz, ile zobacz. Halo? Chodź tutaj, chodź, popatrz. Halo? Nie pytajcie, co robiłem w środku. Zabłądziłem. Co jest? Ała, nie bij mnie! Nie bij mnie, co ty robisz? O co tu jest, o co chodzi, dlaczego tu się tak kłócicie? Co to ma być? Nie kłócimy się. Jak się nie kłócicie? Słyszałem to. Co ty tutaj, Palionka, no, robisz? No Palionka do mnie wyjeżdża po prostu. Nie, 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 co to ma być za zmieniona chałupa? Wszystko jest zmienione na... Co? Ale na co się tu przeszkadza, ty kurczę, ty? Ty... Ej, ej, proszę to odłożyć, proszę to odłożyć, proszę to odłożyć. Na białe, już. Ja, czemu na białe? A co ci przeszkadza z tym? Ej, a gdzie jest mój klocek? Excuse me, to jest moja ściana. Od, a, ja mam. Excuse me, ja słuchaj, excuse me, excuse me. Słuchaj, no Palionka. Excuse me, no ja tobie dam excuse me, pierwszaj, Palionko, lepiej czego, kurde przyjdę na czego ty od nas chcesz? W sensie od Emilii w sumie głównie, bo ja... Ja ci mówię, no Emilia się źle zachowuje, jako... Ja straciłam zachowanie, znaczy jakikolwiek szacunek i wszystko do Emilii. Co? Co ty w ogóle mówisz? Jak możesz powiedzieć? Ja to ci na przykład mam dalej szacunek mimo tego, że jesteś po stronie Yetiego. Żadnego szacunku, Emilia, do ciebie, ty wbiłaś mi nóż w plecy i nie pracujesz. Nie widzę żadnego odwróć się, Szczypson, czy ty widzisz jakikolwiek nóż w plecach? Masz nóż, o, plec, faktycznie. Nóż w plecy. Nie, żartowałem. No, nie ma żadnego noża, co ty gadasz? Nie, no słuchaj, to jest niesprawiedliwe, że ty tu przychodzisz. Czego od niej chcesz? O, uwolniła się od Yetiego, ty też to powinnaś zrobić. Ona ma jakieś zamrożone serce, a dała radę, a ty? A ty jesteś, a ty chodzisz w tym obsranym kaftanie, ty. Właśnie. I jeszcze ty wyzywasz. Obsrany kaftan, o, normalnie, tu taka brozowa nie, krecha leci, taka. Się było niedopieczona, w ogóle spalona i zdrewniała, o ty, nie, dobra, jeszcze ci pokażę. Nie, ale proszę tu nic nie rozwalać. Nie, Palionka, przestań. Aha, na biało, wiesz co, ty, na biało, ty już, odwaliło ci, mieszkasz w jakimś psychiatryku, wszędzie tam jest na biało. Odwaliło ją z Fejmu.
To, patrz, ja widzisz tu... Ej, co ty robisz? Ej, ale dlaczego ty, ale co ty się tu rządzisz w ogóle? Tak ma być ładnie, ty chcesz dostać smucza? To jest mój domek. Zostaw tu, nic tu, dobra, wynoś się stąd. Po co ty to przyszłaś w ogóle? Przestań. Ja nie będę spała, dopóki Emilia nie zmieni zdania, nie ma Ale psu. Masz, dobra, patrz, chodź tutaj. No. Patrz, rozwalam, masz rację, zmieńmy to. Ej! Ty się różowe, tu, stań tutaj może, co? Nie, no ja się boję, że ty mnie wyrzucisz. No nie, no co ty? Yeti tam idzie, patrz. Nie. Yeti tam idzie, Yeti, no popatrz, serio, popatrz. Ej, faktycznie! Zobacz, jest Yeti. Nie, no sorry, co jest Yeti? Ej, serio, bez kisu. Jestem na coś takiego, ja wiem, że mnie zaraz zepchniecie, ale i tak to sprawdzę. Jest, dobra. Jadź ci do mnie. O kurczę, ona wejdzie tu znowu, chodź tam. Trzeba oblegać drzwi. A kurde, nie, powierzam mam dość. Daj, wróć, wyjdź stąd, wyjdź, nie, tu drzwi masz. Ja chcę coś rozwalić. Ale to dlaczego chcesz być taka destrukcyjna? No nie, w moim domu. Proszę się stąd wynieść. No przestań, palionka, kurde. Czego ty chcesz, palionka? Proszę się stąd wynieść, no. Będziesz tu psuła. Co to ma być? Nie, dobra, po co przyszłaś? Pytanie ostateczne, po co tu przyszłaś? Przyszłam ostatecznie powiedzieć Emily, że to jest ostatni raz, kiedy ja ją proszę, żeby wróciła na stronę Yetiego. No co, jak tego nie zrobi? No. Jak nie zrobi, to będą konsekwencje. Będzie tego po prostu żałowała i tyle powiem, o. A co, ty jej grozisz teraz? Nie wiem, co? No, właśnie, to jest ma, to masz groźba? A ty jesteś tatą czy mamą Emily, co? Nie jesteś, więc nie pozwalaj. O ty! Z mieczem do mnie jeszcze! Do kobiety z mieczem! No, przestań. Dobra, do kobiety z drzwiami, proszę się wynieść. Jakimi drzwiami? Ja ci pokażę, ty tutaj... Widzisz drzwi? Mam ci wskazać drogę wyjścia? Palionka. Ja czekam na twoją odpowiedź i wiem, że na pewno w środku, w głębi twojego zimnego serduszka myślę, że byś chciała dołączyć do Yetiego. Jeszcze nie jest za późno. Czekam do dzisiaj do północy. Co jak nie? Co jeżeli ona... jeżeli nie wróci? Jeżeli nie wróci, to ja będę zła, Yeti będzie zły i wtedy, no nie chcielibyście tego, nie, będą... Ale Emilia przeszła skomplikowany proces resocjalizacji, to już się nie może, ona już nie wróci. A, zobaczymy. Ty jeszcze nie Palionka, uspokój się, zapasz sobie meliski, nie wiem, kup sobie metel gumy i ze szczel. Wróć tam, wyjdź. Wyjdź. Eluwina. Odwagnie przyjmą. Ale czemu od razu, ale... Nie mam strzały niestety, ja już chciałem, ale obsrana jest. Nie ma co, na pewno. Dobra, czekaj, ja idę za nią, zobaczę gdzie ona leci w ogóle. Jedna tabletka. Jest to dobre. Okej. No nie bij jej, dobra, bez, niech tutaj się nie mówi. Wracaj tam, skąd przyszłaś, Tak, palionka, żegnaj. Nie, dobra, ja mam dosyć z was. Ty masz dosyć, to my mamy ciebie dosyć, dobra. O co jej chodziło? Co się stało? Wiesz co, nie wiem, ona cały czas ma po prostu problem o to, że ja przeszłam na tą stronę waszą, a nie jestem po stronie Yetiego i cały czas mi grozi w sumie i mówi, że Yeti... A co ci takiego mówi? Jak grozi? No nie wiem, no po prostu, że mam mało czasu, żeby podjąć decyzję i jak jej nie podejmę dobrze, no to wtedy już w ogóle będzie katastrofa. Dobra, Emilia, chowaj się do bunkra. Tu. No to no, kurde, jest jakaś tragedia po prostu, się boję, że sobie coś po prostu będzie w miarę bezpieczna grozić. W tym swoim bunkrze, przynajmniej mam taką nadzieję, nie wiem to tam, gdzie on jest. nie wiem, gdzie on jest. Gdzie? A tu, no tak, no. Tutaj jest. Kup. Zamknij tam ten też drzwi, a, żeby nie drugie. Te drugie. No. No ale ja będę wychodzić. Ja tam idę teraz jeszcze z tobą. Okej, dobra. Czy zginiemy? Nie, dobra, przeżyłem. Nie, nie zginiemy. Dobra, tu masz wszystko, co ci jest potrzebne do życia, jakieś ryby są, gdzie jest Nemo? Jest tu Nemo. Jest jakiś tutaj podróba Nie, nie Nemo. Ma Nemo. Dobra, zejdźmy tutaj na dół. Czy tu masz wszystko, co jest potrzebne? Coś chyba potrzebujesz? Tak, myślę, że tak. Nie, bo mam tutaj wszystko ze sobą, jest w porządku. Dobra, no to w takim razie git. Jakieś ukryte przejście tu jest? No to w takim razie było... W ogóle, no dobra. No nie ma tej, no okay. Popatrz, no zobacz, no, dźwignia nic nie działa. Dobra. Dobra, ja tu zaraz sprawdzę, czy tu czegoś nie jest nie ukrywane przede mną. Dobrze, posprawdzaj. Aha, znalazłem! Co znalazłeś? No, dobra, przyznaj mi się lepiej, zanim ja sam ci pokażę, gdzie to jest. Dla własnego dobra. Co, ja nie wiem, dla własnego dobra, przyznaj się, gdzie to jest. No nie mam tutaj nic, no. Ja, dobra. Serio, no zaraz jak, się, zaraz, no, no to zaraz, pokaż, zaraz to jak ci pokażę, co? Zaraz jak ci pokażę, co znalazłem, to będzie dobra, ci wstyd. No to pokaż. Tak? No to pokaż, no. Dobra, zamknij oczy. Zamykam oczy. Excuse me.
Dobra widzowie, nic tam nie znalazłem. To ja nie mogłem przejść tego wstydu. Dobra widzowie, wychodzimy stąd. Ona jest tam bezpieczna, niech tam sobie zostanie. To już jest jakby widzowie nienormalne, że tutaj... Co się stało? Dlaczego ja tak podskoczyłem dziwnie? To jest już nienormalne, że Yeti tu grozi, tu są jakieś tabliczki. Wiem o wszystkim, nie ma dla ciebie ratunku, coś tam... Dobra, wiecie co, mnie tak denerwują tutaj już ta cała sytuacja. Emilia tutaj chciała się zmienić, a tutaj teraz jakieś groźby wychodzą od strony Palionki i Yetiego. Totalnie mi się to nie podoba, widzowie. Nie będę tego akceptować, dlatego pewnie zrobimy jutro jakiś atak na Yetiego. Pokażemy mu, gdzie jest jego miejsce w tym całym wszechświecie, żeby już się tutaj totalnie nigdy nie pojawiał, wiecie widzowie, musimy go dojechać. No i dajcie mi znać, co powinniśmy zrobić z tą całą sytuacją w komentarzu, a ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, cześć, pa, pa.